Dzień dobry, drogi widzu. W tym momencie udajemy się z moją rodzinką, z młodszą córką Anastazją oraz z żoną Ewą do Funhouse Katowice, do tak zwanego muzeum arcade'owego, gdzie zobaczymy sobie, moi drodzy, jakie są automaty. Tam sobie siedzi moja rodzinka. Widzicie? Tu jest moja żona. O, tam sobie jest. I tutaj Anastazja sobie jest. Widzicie? O, cześć. Cześć. Więc idziemy sobie do Funhouse'a, zobaczymy, jakie są, moi drodzy, automaty arcade'owe. Zobaczymy, czy da się zrobić, moi drodzy, mały wywiad z właścicielem, jeżeli rzeczywiście będzie, bądź z ludźmi tam pracującymi. No i oczywiście pogramy sobie na automatach. Zobaczymy sobie, moi drodzy, jakie tam są w ogóle automaty i jak będzie nam szła rozrywka zarówno mnie, jak i mojej żonie, jak i mojej młodszej córce Anastazji. Zobaczymy sobie, moi drodzy, czy są tam gry rozpoznawalne, czy jest może też coś niszowego, coś, co zobaczę po prostu pierwszy raz, moi drodzy, na oczy. Także w tym momencie my czekamy na autobus i widzimy się już przed wejściem, moi drodzy, do salonu. Chyba że coś się w międzyczasie trafi, to się jeszcze włączy, także... Także, moi drodzy, jedziemy w autobusie, tutaj Anastazja, tutaj żona Ewa i tutaj, moi drodzy, widok za okna autobusu w stronę Katowic, Sosnowca, czyli, moi drodzy, przekraczamy granicę bez paszportów, ponieważ takowych teraz nie posiadamy. Niemniej jednak miejmy nadzieję, że w Funhouse'ie arcade'owym, muzeum interaktywnym nie będą potrzebne nam, moi drodzy, paszporty. Miejmy nadzieję, że paszporty nie będą potrzebne i normalnie będziemy mogli wkroczyć w progi salonu gier, moi drodzy, klasycznego, takiego jak w latach 90. Siemano, to dzisiaj to ja, i jedziemy gdzie? Do salonu gier. Naprawdę? Cześć! Jestem Ewa! Dzień dobry! Jadę sobie z moim mężem do muzeum arcade'owego Funhouse w Katowicach i się z tego bardzo cieszę! Zobaczcie, jak się cieszę! No, to spotkamy się w muzeum, to pa! Siemanko, drogi widzu! Z tej strony poważny kolekcjoner! Nie wyłączaj tego, to jest intro! Ponieważ zostałem intrem na kanale Yuki Desana, tego nędznego handlarzyny. Drodzy moi, przed nowy odcinek, więc warto obejrzeć, a przed tym co podać łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję dla zasięgów, bądź ewentualnie po filmie, jeżeli wam się spodoba. Także nie owijamy i wchodzimy w nowy odcinek! Powiem szczerze, niełatwo jest tutaj dotrzeć, powiem wam szczerze, moi drodzy. Małe oznakowanie, bardzo mało oznakowania. Jeżeli ktoś konkretnie nie wie, że tutaj coś jest, to tak naprawdę no nie, tutaj nie dotrze, ale fajna tam furka stoi, jak widzicie. I tutaj, moi drodzy, jest tu właśnie banerek informujący nas o tym, że jest wejście do Funhouse Muzeum Flipperów.
i Machine Arcade. Także moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Nawet jest bijatyka. Nawet ziomek, coś jak normalnie, nie wiem, laleczka czaki czy coś. No, moi drodzy, tutaj mamy jakieś pucharki. Poczekaj, to będzie chyba... Tu jest kasa. Ok, moi drodzy, tak więc widzicie, w tym momencie córka Anastazja próbuje jechać motorem. Tutaj Ewa ją próbuje lekko pokierować, żeby jakoś szło. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o samo tutaj, widzicie, wystrój, naprawdę jest sporo automacików. Mamy sobie takie naprawdę fajne, małe, niskie automaciki skierowane pod dzieciaki. Mamy sobie, moi drodzy, tutaj coś z takimi statkami związanego, czyli walka w łodzie w statki. Mamy też samochody, mamy też, moi drodzy, kolejne motocykle. O, widzicie, moja żona wsiadła. Tu zobaczcie, jedzie razem z córą. Całkiem ciekawie, a my się przejdziemy, moi drodzy, troszkę dalej. Zobaczymy sobie, jakie mamy automaty. Mamy stare hokeje, moi drodzy, klasyczne. Bardzo fajne automaciki. Mamy, moi drodzy, tutaj motorówkę, na której z którą właśnie jechałem. Tutaj sobie wyżej wejdziemy, to tu wyżej jest. Wyżej jest takie miejsce, żeby sobie, moi drodzy, usiąść, coś się napić, coś sobie zjeść. Także to jest fajna sprawa. Tutaj, moi drodzy, mamy sobie na przykład też troszkę fliperów. Troszkę mamy tutaj pojazdów. Skadrańca mamy na przykład. Mamy sobie też Sega Rally. Tutaj inna Sega Rally, moi drodzy. Także niestety tych automatów z kabinami jeżdżących. Mamy fliperki. Też są, moi drodzy, flipery. Idziemy sobie, moi drodzy, dalej. Przejdziemy sobie. Tu mamy snajperkę, moi drodzy. Strzelanie ze snajperką. O, tu może kolega Tretia się przygotowuje do strzału. O, klasycznego mamy naszego Donkey Konga, klasycznego. Klasyczny Donkey Kong. Tokyo Cop. Tu też dość ciekawa gierka, jakiegoś kuriera chyba na motocyklu. Fajny mały fliperek. Tutaj, moi drodzy, mamy sobie Moonwalkera, ale chyba jest tutaj włożony Ghosts and Goblins, dokładnie tak. Czyli automat z Michaela Jacksona, ale włożonego mamy mimo tego Ghosts and Goblinsa. Oraz, moi drodzy, klasyczny Tekken trójeczka. O, chyba sobie pograli. Idziemy dalej. Tutaj, moi drodzy, chyba naprawdę jakiś mega, mega starusieńki retro fliperek. Naprawdę starusieńki, fajna sprawa. Co my tu jeszcze razy mamy? Mamy fliperka ze Shreka, którego jeszcze nie widziałem. Klasycznego, moi drodzy, jackpota, którego możecie kojarzyć chociażby z klasycznego NES-a.
Tam też trzeba była gierka właśnie z tym, pod tym tytułem. Mogę się wylić. Oczywiście, moi drodzy, klasycznie Dance Revolution. Tutaj także mamy, moi drodzy, trochę fliperków. Tu mamy Title Fighta na dwa monitory oraz klasyczny Tekken Tag Tournament, moi drodzy. Przejdziemy sobie trochę dalej. Tu mamy malutkie automaciki. Moon Patrol, moi drodzy, jest sobie. Pong. Tutaj już się dobrała córa moja z żoną. Mamy sobie, moi drodzy, Galaxiany, Pac-Manita klasycznego, a także Rayli, czyli wyścig US a Rayli oraz Mr. Do, moi drodzy. Mr. Do to pamiętam, że mam chyba nawet go na Neo Geo MVS-a, więc Mr. Do w takim malutkim, moi drodzy, automaciku. Tutaj mamy chyba jakąś poczekalnię i kolejny automacik, chyba możliwe, że ten wybrak jest do naprawy albo niesprawny. Oraz taki, moi drodzy, klasyk. Taki, moi drodzy, klasyk. Zobaczmy, czego jeszcze tam nie zobaczyłem, co jeszcze przeoczyłem. Tu, moi drodzy, jedzie akcja na Dance Dance'ie. I tak, tu już byliśmy, czy jeszcze nie? Tu jeszcze nie byłem. Tutaj mamy automaciki Sega Naomi, czyli ten sam automat, moi drodzy, co stoi u mnie w sklepie. Trzyguzikowy. Oraz, moi drodzy, fajna przystawka do Naomi, do gry w bilarda. Jeszcze, moi drodzy, takich nie widziałem, powiem szczerze, naprawdę. Widziałem już tak bola, widziałem do Virtual Ona, dwa joje do robota, banana do Super Monkey Ball, ale tego to jeszcze, moi drodzy, no, powiem szczerze, nie widziałem. Czy to jest jakiś trackball? No, powiem, że kula, może być trackballem. Naprawdę fajne. Tu klasycznie, moi drodzy, Virtua Striker. Chyba trójeczka, jak się nie mylę. I mamy też, moi drodzy, podłączone tutaj, jak widzicie, konsole do gier. Jakość może być, moi drodzy, taka troszeczkę słabsza, bo wiadomo, tu jest dość ciemno, aczkolwiek mamy sobie, moi drodzy, też podłączone konsolki. Mamy SNES-a, mamy 64 Nintendo, mamy Atari 2600, Sega Mega Drive'a, NES-a, PSX-a, PS1-kę oraz PlayStation 2, moi drodzy, slimeczkę. Wszystko połączone do klasycznych małych, bądź troszkę większych kineskopowców. Po drugiej stronie mamy, moi drodzy, niedziałające, jak widzicie, ścigałki. Może już w jakimś serwisie są naprawie. I wchodzimy tutaj, moi drodzy, do takiego pomieszczenia z fliperkami. Są fliperki, jak widzicie, sporo fliperków. Sobie tutaj zobaczymy. O, Harlem Globetrotters. Też ciekawa drużyna, nieoficjalna, z tego co pamiętam, właśnie z NBA. Fajnie, z jakiego robili Star Treka, moi drodzy. Mamy tutaj z takich jeszcze rozpoznawalnych, jak, o, tu mamy, moi drodzy, jakiegoś typowo klasyka. Jakiś fajny klasyk. Śledzą mnie, widzicie? Śledzi mnie rodzina. Tutaj, moi drodzy, tak, i lecimy dalej, co wytrzymałem, moi drodzy. Mamy tutaj tego Rakem Upa, widać też klasyk, też, moi drodzy, klasyk, World Cupa, High Speed, milionerów, moi drodzy, Hubert Urbański, milionerzy, F14, Tomcata miałem, z tego co pamiętam, na Sega Mega CD, więc też widać, że stworzyli sobie z tego fliperka. Tutaj mamy Space Station, tego nie znam, Cyklon. Co tu jeszcze, moi drodzy, mamy? Sword Fury, Radkal i tu też jakiś fliperek. No i też, moi drodzy, fajne miejsce, powiem szczerze, jeżeli chodzi o takie pokazanie, pogranie dzieciakowi, co to tak naprawdę kiedyś to było. Mniejsze niż w Krakowie, mniej maszynek. Niemniej jednak naprawdę czuć klimat tutaj starych, stęchłych salonów gier, za których się, moi drodzy, wychowałem. Tak jak oczywiście też niektórzy z was, moi widzowie, którzy wychowani byli w latach 90. Tak? Zaraz zobaczymy, Anusiu. Zaraz zobaczymy, jak mama gra. Natomiast, moi drodzy, no cóż, zabawa fajna. Córka się kręciła, nawet widzicie, żona się kręciła. Też ostro ciśnie sobie fliperka. Jeszcze nie uciekajcie, bo jeszcze najprawdopodobniej będzie, moi drodzy, krótka rozmowa z osobą tutaj pracującą, bądź właścicielem, się jeszcze dowiem. Natomiast okazało się, że osoba mnie zna, więc zgodziła się na krótką pogadankę.
więc będzie jeszcze, moi drodzy, ciekawie. Ja sobie chwilkę pogram i widzimy się, moi drodzy, za jakąś chwilę dla was tutaj w rozmowie z właścicielem bądź tam pracownikiem. Także zobaczymy z kim i o czym. Tutaj, moi drodzy, moja żona. To próby są. Żona nigdy nie gra, a teraz gra w klasycznego retro, bardzo retro fliperka. Co się stało w palcu, Anusiu? Przeciłam. Ale masz brudną buzię z czekolady. Musisz sobie ją oblizać.
Chyba, że nie w trasę zagrać, wtedy będę to nie wyłączał się. Nie, to nie jest problem. Tak? Mam prawo. O, a nie było najlepsze. Siemanko moi drodzy, witajcie w wywiadzie, w rozmowie z właścicielem tutaj Funhouse, tak? Funhouse w Katowicach. To jest osoba, która jest właścicielem
tego tutaj salonu gier, interaktywnego muzeum arcade'owego, jak zwał, tak zwał. Natomiast dla mnie to wygląda typowo jak właśnie staromodna, klasyczna, z pełną na lat 90. się przychodziło pograć, być skrojonym z żetonów. No i oczywiście mieć jedną tak naprawdę możliwość, żeby mieć styczność z grami, ponieważ w moich czasach lat 90. poza Pegasusem, poza Atari, jak wiadomo wiecie, nie było dostępu do tak wypasionych gier, tak wypasionych grafik, tak wypasionych możliwości sterowania. Miało się starego Joya, jakiegoś pada powiedzmy z bazarku, czy to na Mysłowicach, czy to właśnie na giełdzie Katowickiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię obcowania z naprawdę świecącymi, ekstremalnie stworzonymi automatami, były to jedne możliwości. Takie właśnie miejsce, moi drodzy, tutaj, które prowadzi właśnie kolega Kuba, dobrze mówię? Tak, kolega Kuba, jest czymś naprawdę ciekawym dla młodych dzisiejszych ludzi, dla mojej córki, która ma teraz 6 lat, która bez takiej inicjatywy, jaką prowadzi Kuba, nie miała możliwości zaznać tego, co ja zaznałem, mając właśnie tak jak ona, 6, 7, 8, 9, 10 lat. Także, moi drodzy, w tym momencie Kuba ma powiedzieć o sobie, jak, kim jest, skąd w ogóle wziął się pomysł na to miejsce i tak naprawdę czy samo prowadzenie tego typu miejsca w naszym kraju, bo wiadomo, kraj nasz specyficzny na dzień dzisiejszy, jak zawsze było, czy ma to sens, czy jest to opłacalne i czy ogólnie jest to bardziej frajda, czy jednak traktuje to jako pracę. Także dostałem ci głos, powiedz o sobie, kim jesteś i ogólnie o tym miejscu, które prowadzisz. Oczywiście. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jakub Kacz, jestem właścicielem Funhouse. Troszkę bliżej sobie, żeby to pytam, bo to Interaktywnego Muzeum Flipperów i Gier Arcade. Dzisiaj może nie mam pojęcia, czy zabierzemy was taką podróż. Natomiast może później pokażę jakieś przebitki, jak tutaj to wszystko wygląda. Moja historia z tymi wszystkimi automatami zaczęła się tak naprawdę już jako bardzo małe dziecko, gdzie tata kupił pierwszego flippera do domu i dzięki temu mogłem trochę się na nich wprawić. Mieliśmy pierwszego flippera Thales from the Crypt, którego kupiliśmy w 2007 roku. Ja wtedy miałem 5 lat i zacząłem po prostu grać na tych flipperach. Zaczęło mi to sprawiać ogromną radochę. W międzyczasie zaczęliśmy to robić profesjonalnie. Zaczęliśmy jeździć na zawody, zaczęliśmy zdobywać sukcesy. Mój tata ma Mistrzostwo Polski z 2008 i 2012 roku. Czyli tak przerwę, to jest inicjatywa pokoleniowa, czyli twój tata zaczął to, a ty kontynuujesz. Tak, dokładnie. Mój tata zaczął podobnie jak ty, grając w salonach gier w latach 80. i 90. Natomiast później to się przeniosło tak naprawdę do naszego domostwa, gdzie zawsze te automaty mi towarzyszyły i zawsze po prostu one były dostępne i do tego, żebym się nauczył naprawiać i żebyśmy mogli sobie pograć. Miałeś ten przywilej w tamtych czasach, że miałeś tak zwany domek jednorodzinny, miałeś możliwość mieć te automaty przy sobie, zawsze w domu, bo jednak mieszkanie to byłoby dość ciężkie. Chociaż przyznam się, był jeden gościu w Mysłowicach, może mnie skojarzy Jerzyk, to jak pamiętam, byłem u niego w mieszkaniu, to cały przedpokój, niewielki, był z każdej strony zawalony automatami. Stało tam chyba z 4 czy 5 automatów, gdzie normalnie przejść się nie dało. Więc no, taki jakby to nazwać pociąg, nie? Taki był pociąg, że normalnie schodziłeś, butów nie jedzie zostawić, ale pograć sobie mogłeś na wejściu. To jak w wodzie trzymały. Dokładnie tak, dokładnie tak. No u nas też to się zaczęło tak naprawdę w Mysłowicach, gdzie mieszkaliśmy na Słupnej i mieliśmy wykopane grube piwnice, gdzie mieliśmy ponad 40 fliperów w pewnym czasie. Organizowaliśmy Polską Ligę Fliperową, organizowaliśmy zawody, które do dzisiaj są wspominane jako jedne z tym najfajniejszym klimatem, które były w Polsce. I tak to kiełkowało we mnie, powiedzmy. Dostałem lutownicę, dostałem multimet, zacząłem te automaty również naprawiać, rozbierać, czyścić i przeprowadzać renowacje. Także po prostu jest to rzecz, którą robię od zawsze i zawsze się tym jarałem. A powiedz mi, czy tata, o którym wspomniałeś, dalej jest i ma możliwość uczestniczenia w tym tutaj twoim przedsięwzięciu? Tak. Czy to przedsięwzięcie tak naprawdę jest zrobione z jego wielką pomocą. I wspólnie je tak naprawdę tutaj robiliśmy. Większość automatów właśnie jest... Trzeba sobie bliżej, żeby jeszcze troszkę bliżej. Większość automatów jest taka, że mamy je wspólnie, albo część jest od niego, część moja. I od wielu, wielu lat to tak naprawdę kolekcjonujemy, żeby dla Państwa można to było wszystko udostępnić. Czyli pierwszy raz, kiedy miałeś styczność z takim automatem,
Tak, świadomie, 2006-2007 rok. Tak, świadomie, że grałeś sobie na tym. Tak, czyli tak. Ty jesteś rocznik, który zapytam cię tak... Za długi. 02-2002, no, czyli powiem, że inicjatywę zacząłeś jako młody człowiek. Dokładnie tak. Ale prowadzicie na co mówisz z ojcem, czyli to jest tak jakby nie tylko i wyłącznie ty, ale razem wspólnie z ojcem prowadzicie to pod tym kątem. Czyli też fajnie. Mam nadzieję, że kiedyś może tata też wystąpi w jakimś filmie, bo to też byłoby ciekawe. Ile ma tata lat? Tata ma obecnie 47 lat. Czyli w sumie no, ja jestem 39, czyli to 8 lat starszy ode mnie. Czyli mielibyśmy o czym pogadać, jakby nie było też, ten podobny rocznik. Powiedz mi tylko też jeszcze taką teraz pytanko takie dość ważne myślę dla widzów. Czy prowadzenie tego typu działalności w dzisiejszych czasach, gdzie no wielu ludzi jest nauczonych, że smartfony, że wszystko jest cyfrowe, że nie ma co posiadać, lepiej mieć w jednym miejscu jakiś dysk czy coś. Czy widzisz, że prowadzenie tego typu działalności ma jednak sens w naszym dzisiejszym świecie? Powiem tak, ja tutaj to muzeum prowadzę od pół roku. Wiadomo, że na razie nie jest to w żadnym stopniu wypłacalne dla mnie. Nie mam takiej stałej wypłaty ani nic w tym rodzaju. Natomiast bardzo cieszy mnie to, że przychodzą tutaj ludzie, że przychodzą przede wszystkim dzieciaki i kolejne pokolenie może zostać zaszczepione czymś takim, czymś świetnym, czymś namacalnym, a nie tylko i wyłącznie tym, co mamy dzisiaj w smartfonach albo w komputerze. Mamy tutaj automaty od 1938 roku tak naprawdę, więc jest w czym wybierać. Mamy pełno fliperów, mamy pełno arkadówek, również stanowiska z konsolami, więc po prostu jest co tutaj robić. Powiedz mi, jaka jest dostępność tego typu rzeczy pod kątem, jakbyś chciał, jak urozmaicasz to miejsce, czy dostępność oraz ceny, tak jak niektórzy mówią, bańka pęka, są coraz niższe? Czy tak jak to ja na moich filmach nieraz mówię, że nie ma żadnej bańki, tylko jest tego coraz mniej i czasami trzeba naprawdę walczyć z bardzo bogatymi ludźmi, żeby móc coś nabyć, co ma wyglądać, a nie być kupione po to, żebyś jeszcze nad tym siedział pół roku i to doprowadził do stanu używalności. Generalnie ja kupując automaty, kupuję je w każdym stanie. Tak naprawdę od stanu, gdzie cała buda będzie do wymiany, tylko i wyłącznie kupując je na tak zwane bebechy, ale i kupuję automaty, które są całkowicie sprawne. Natomiast w dzisiejszych czasach to nie jest tak, że możemy przejrzeć sobie katalog, gazetkę i wybrać sobie co chcemy, tylko kupujemy raczej to, co jest dostępne na rynku i to, co się pojawi na aukcji. Najczęściej jak coś kupujemy, to aukcje na Olixie albo na Allegro trwają po 10-15 minut, jak jest to opłacalne i później są zdjęte, bo po prostu jest to zbyt fajne, żeby to przepuścić. A jednak trzeba przyznać, bo ja już sam kupuję drony na Neo Geo czy na różnego rodzaju inne, bo ja nie kupuję znowuż automatów, tylko kupuję gry do nich, do tego wnętrza, prawda? Więc powiem ci, że ja zauważyłem, że niejednokrotnie chcąc kupić coś bardziej konkretnego, bo wiadomo, u nas coś się tam pojawia, ale jakbyś chciał kupić jakieś konkretniejsze rzeczy, które u nas miały znikome ilości, przypomnę sobie to, na co polowałem i już, no w sumie przestałem jakiś czas temu, to będzie chociażby oryginalna buda Neo Geo, czerwony, który u nas powiedzmy praktycznie jest niedostępny. Nigdy w młodości nie widziałem tej budy w salonie gier. No to było godny etat, bo to było głównie na Stanach Zjednoczonych jednak. U nas się pojawiały budy, które były robione tak naprawdę w Niemczech na zamówienia, tak między innymi te drewniane budy tam z tyłu. Na Rubinach czy tych innych tam telewizorach, dokładnie, co nie? Tak. Natomiast mówisz, że jeszcze Stany, jeszcze ja też wiem, znaczy jeszcze lepszą, ładniejszą budą z Neo Geo jest ta japońska, co jest niebiesko-biała. A tak. To, żeby dorwać na przykład wersję 19 albo tą jeszcze mniejszą 14, no to są praktycznie, no to są ceny niesamowite. I powiedz mi, bo z fliperami widziałem to samo. Ceny fliperów potrafią niejednokrotnie, jak są ładne, odpicowane, ociągać cenę czasami mieszkania. No, powiedzmy, że tak. W szczególności te Bala albo Williamsa. Tak, w szczególności te limitowane edycje, które wychodziły, potrafią swoje kosztować. Może nie cenę mieszkania, natomiast cenę fajnego auta na pewno. No ja widziałem, znaczy zależy jakiego mieszkania i kiedy, nie? Dzisiaj może już nie, ale jak ja kupowałem te lat 10 temu, to tak, to były mieszkania. Natomiast z Bala czy Williamsa to jednak są sprzęty, które najczęściej rozchodzą się nie po salonach gier, a w kolekcjonerach prywatnych. I tutaj są naprawdę, ja miałem sytuację, że niejednokrotnie zdarzyło się, że człowiek, który tak naprawdę nie ma salonu, nie bardzo interesuje się grami, kupuje sobie po to te automaty, tak jak niektórzy ludzie bogaci, czy to w jakichś krajach arabskich, kupują sobie samochody. Po to, żeby to leżało i to było ładny wystrój miejsca, w którym on nie wie kolację.
Wiesz, no, o czym mówię, prawda? Tak, 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 oczywiście. No zresztą sam tak zaczynałem, że te automaty po prostu stały w domu. Nie mieliśmy żadnego otwartego salonu gier, czy muzeum, tak jak jest to ówcześnie. Natomiast te automaty po prostu stały u nas, cieszyły nas. I to przede wszystkim, że mogliśmy sobie zejść, zagrać, bez wrzucania tej monety, tylko ten automat mieć na własność. Niemniej jednak ten dźwięk wrzucanego żetonu robił swoje. Nie? Oczywiście, że tak. I zupełnie inaczej się podchodzi wtedy do gry. Tak z własnego doświadczenia powiem, że jak jadę gdzieś na lokację, na przykładzie fliperu, wykorzystuję każdą bilę, którą mam i nawet jak zagram pierwszą bilę źle, to nie robię tak, że restartuję sobie tego flipera, tak jak jest możliwość na przykład u nas w muzeum, tylko po prostu wszystko do końca trzeba było zagrać i niejednokrotnie wtedy się robiło największe highscory. To ja tak powiem, że robię Metal Slugu, nie? Ja nawet mam w domu możliwość, tak jak to mówisz ty, kontynuowania bez żetonu, to prawda jest taka, że gram na jednym kredycie. Jeżeli przegram, znowu od nowa, nie robię kontynuacji, bo dla mnie to nie... Ja chcę jak najdalej to dojść na jednym... Tak, jeden kredyt, jedno przechodzenie i koniec. I próbuję jak najdalej dojść na tym jednym kredycie. To podobnie jak mój brat na przykład. Mój brat, znowuż to jest, nie może kojarzysz, on jest w środowisku Step Money i Dance Dance'a, ma krzywkę Tidus. I oni tworzyli dużo kroków do, jeszcze jak było w Katowicach, była tam w Silesii, było tam na górze to całe tamten, to oni tworzyli tam właśnie specjalnie kroki, specjalne właśnie tworzyli utwory do tamtejszego właśnie paka całej tej maszyny. Teraz już nie gra, ale kiedyś było bardzo dużo, teraz gra dużo w osu, jeszcze inną grę, też muzyczną, tylko za pomocą myszki trafiają jakieś tam punkty. Powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz, czy to jest... Jeżeli powiem, bo was tu w Polsce ogólnie zajmujących się tego typu branżą, czyli właśnie te arcade'owe muzea, flipery, salony gier, z tego co ja się orientuję jest chyba trzech. Warszawa, Kraków i chyba tu właśnie Katowice. Czy jest coś jeszcze? Tak, w Krakowie są dwa muzea. Najnowsze muzeum, również drugie od Macina z Krakowa, otwiera się w Warszawie. I pojawia się tego coraz więcej, powiedzmy nawet nie w Polsce, tylko co w Europie. W Europie mamy już kilkanaście tego typu miejsc. I każdy ma coś niezwykłego, w którym można się zaskoczyć. A zapytam tak z ciekawości, walczyłeś kiedyś o jakąś maszynę z Krakowem bądź z Warszawą? Oczywiście, że tak. To się dzieje. Zdarzało się, i normalnie przebijaliście się do pani, żeby ta maszyna była u ciebie albo u nich? Jeżeli to był ogromny rarytas, to tak. To przyznam szczerze, że tak. I ile zapłaciłeś, tak zapytam, najwięcej za tutaj maszynę, którą masz w tym momencie w salonie gier, o muzeum? Tego niestety raczej nie powiem, natomiast... To może inaczej, ja... wiadomo, ceny tylko nie wiesz, ale to są rzeczy... No nie, no też nie powiesz, no bo to jest cenu, ale... Jakby to można określić? Bo dokładnie ceny mówisz, nie możesz powiedzieć, nie jesteś w stanie... No niestety, wolałbym tego nie mówić, natomiast... Ale są maszyn... te ceny, które by kogoś... Być może tak. Natomiast większość maszyn, które tutaj Państwo widzą, to nie jest typowo tak, że kupowałem je gotowe, zrobione, piękne, ładne, cacuszka. Większość maszyn, które tutaj były, to były maszyny po 20-30-letnim postroju. I tak naprawdę wyprowadzenie ich do stanu używalności zajmowało parę. To nie zdarzyło Ci się kupić takiego full odpicowanego glanc kolekcjonerskiego, co położyłeś go i był normalnie do gry? Kupiłem jedną maszynę, jednego flipera nowego do domu w kartonie. Żeby go kupić, sprzedałem wtedy 3 flipery używane i wyjęliśmy sobie nówkę Iron Maiden z kartonu. No, Iron Maiden, pamiętam, to była chyba też gruba kasa, no gruba. A wracając też, powiedz mi kwestie, bo teraz serwisowanie tych maszyn, bardzo trudno jest znaleźć ludzi umiejących się tym zająć. Dzisiaj tak naprawdę to tak jak z samochodami, jeżeli są samochodowi mechanicy, tak jak to moja żona akurat jeździ, ja nie jeżdżę, to dzisiaj to jest z reguły komputerek, podłączenie dwóch kabelków i to jest serwis. Jak ktoś ma do czynienia mieć z autem, które jest w wielkości autem lat 60-70, to nie ogarnę. Teraz tak, powiedz mi, czy usługi serwisowe na tego typu maszyny są na dzień dzisiejszy cenione i są drogie? Czy to jest tak, że jak to się mówi, za psie pieniądze przyjdzie Stasiek i ci zrobi automat, odpicuje? Generalnie również takiego pana Staśka można znaleźć. Natomiast jeżeli chce się utrzymać automat w dobrym stanie, żeby to było zrobione na oryginalnych częściach i żeby to zachowało taką swoją autentyczność, to niestety za serwis trzeba drogo zapłacić. Coś o tym wiem, ponieważ przez pewien czas byłem jedną z większych osób, które też serwisowały to na Śląsku i tutaj ogólnie na południowej Polsce. Więc tak, ceny serwisu są ogromne. Jak ci mówię, jeżeli coś jest niszowe,
to nie może być tanie, to jest normalne, ale dokładnie. Powiem tak, no niektórzy właśnie twierdzą, że jeżeli coś jest niszowe, to będzie tanie, bo panika pęknie, mało ludzi zainteresowanych, ale prawda jest taka, że to jest dlatego niszowe, bo tego jest mało. Jakby tego było dużo i byłoby to ogólnie dostępne, to pewnie nie byłoby takie niszowe, więc kwestia niszowości kreuje dostępność poszczególnych rzeczy, a za tym idzie informacja o nich. Dokładnie. Bo jak ja tu widziałem teraz dużo automatów, super u ciebie, to przyznam szczerze, połowy na oczy jeszcze nigdy nie widziałem, szczególnie tych najbardziej takich starusieńkich, tych takich latach, jak mówisz, 30, 40, tak? Najstarszy jest tutaj za mną, jest to 38 rocznik, no. Natomiast te grywalne faktycznie, które mają łapki, mamy od 68 do 77 tutaj z przodu, elektromechaniczne jeszcze, bez żadnych płyt drukowanych i mamy jedną salkę całkowicie poświęconą... Może przejdziemy się? Pewnie. Dobra, to się przejdziemy, pokażesz. Także ja będę za kamerą mówił, a tutaj Kuba będzie mówił przed, będzie nas oprowadzał. Przede wszystkim nasz najstarszy eksponat tutaj, automat firmy Tura Glock & Bomber z roku 1938. Bardzo ciekawa historia tego automatu, udało się go nabyć tak naprawdę po 63-letnim postoju. Pani w 1960 roku zapakowała go w koce i stał sobie w Zabrzu na Strychu. Też jest bardzo... funkcjonalny? Działa normalnie? Tak, oczywiście. Po rzuceniu tutaj 10 feningów można było sobie zagrać 8 kulami. Ten automat nie ma jeszcze łapek, jest to taki w sumie protoplasta flipera, ze względu na to, że ma elektromechaniczny licznik. Ma jak się nim steruje? Tak naprawdę tylko i wyłącznie siłą wybicia. Generalnie za każdego srebrnego grzybka dostawaliśmy 1000 punktów, za każdego złotego grzybka dostawaliśmy 10 tysięcy. Czyli coś jak te takie były gry, pamiętam z Shenmue, że się wyrzucało kulkę i ona musiała trafić jakiegoś powiedzmy określonego czegoś i za to były jakieś nagrody. Tak. To jest coś tego typu. To jest automat jeszcze losowy. Nie ma tych łapek, dzięki którym mogliśmy sterować, żeby faktycznie stwierdzić, że to jest automat zręcznościowy. Czyli nie jest na skilla, tylko bardziej taki powiedziałbym jak te dzisiejsze maszyny zarobkowe. Coś tego typu, nie? Tak, powiedzmy, że losowa tak. Maszyna. Natomiast to jeszcze nie jest coś, co można byłoby zrobić skilla zręcznościowo. Tak, to nie tak, jest tak, maszyna tak. do gry. Dobra, to lecimy dalej. Te maszyny, które są najstarsze, to tutaj mamy ściankę maszyn elektromechanicznych. Zaczynając od flipera Dodgy z firmy Bailey. On ma jeszcze krótkie łapki. Jak sobie zobaczymy na wszystkie tutaj, one mają łapki normalne rozmiarowo, które były później wykorzystywane. Natomiast ten ma jeszcze króciutkie łapki. Na nim grała moja żona przez chwilę. Właśnie ja już mówię, gdzie ma sefiperka? Dawny klat z małymi łapkami, prawda? Tak, 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 tak. Takie niepozorne te łapki takie tutaj. Tu później z takich łapek zmieniono na większe właśnie ze względu na to, żeby była... Świeci. Dobra, jest spoko. Zwiększono te łapki ze względu na to, żeby była większa moc tych łapek, żeby dalej... Chociaż mi się wydawało, powiem ci szczerze, że chyba były jeszcze współczesne flipery z małymi łapkami. Zdarzało się chyba, czyli... Jeszcze raz? Wydaje mi się, że chyba zdarzały współczesne flipery z małymi łapkami. Wydaje mi się, że chyba kiedyś widziałem coś takiego... Generalnie był Hall Nibli, flipper ze Sterna, który był produkowany... Na przełomie 2010 i miał takie właśnie małe. Miał małe łapki, ale to było typowo flipper stylizowany na starą maszynę. Na maszynę z lat 50. 60. Ale powiedz mi właśnie, takie za ciekawe pojęcie, bo mieliśmy ostatnio taki filmik, gdzie była dyskusja o tym, co to jest retro. Mhm. Powiedz mi, czy retro to jest współczesna maszyna stylizowana na coś dawnego, czy retro to jest stara maszyna, twoim zdaniem? Moim zdaniem retro to jest stara maszyna, która po prostu jest tą rzeczą, którą mieliśmy kiedyś i było to wytworzone kiedyś. Także moi drodzy, widzicie, kolega, który prowadzi właśnie maszyny dawnych lat, także uważa, że retro to jednak nie jest coś tworzonego dzisiaj. Takich stylizowanych sprzętów na stare, między innymi ja tutaj mam zakupiony. To idziemy. Stolik, zmysł Pac-Man. Więc jest to wytwór Arcade One Up, pewnie kojarzysz. Mhm. Co te współczesne? Mnie się fajnie sprawdza, ponieważ kafe, jest to... Kafe table, nie? Takie coś. Tak, tak, koktajlowy. Mnie się fajnie sprawdza, też jest fajna gierka w środku. Natomiast nie jest to stare i według mnie to nie jest takie tylko nie jest retro. Retro. Czyli to nie jest retro. Znaczy ty uważasz, że zdaniem powiedziałbym to, że twoim zdaniem retro to jest coś, co musi mieć swoje lata i nie być już produkowane. Tak, dokładnie. Czyli tak retro jest dziadek, a nie retro jest młody, przebrany za dziadka. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej, moi drogi.
Pokazuj dalej, co tutaj posiadasz. Tutaj najfajniejsza część flipery lata 90. ze złotej ery. Flipery, na których możemy sobie najlepiej pograć. Ten Shrek, powiem ci, nie wiedziałem nigdy, że Shrek istnieje normalnie. Jest Shrek, natomiast Shrek jest fliperem z 2008 roku. Jest to już fliper nowszy. Zresztą bardzo fajny. Na każdym grałeś? Oczywiście. Każdego przegrałeś, jeśli chodzi o wyniki? Myślę, że tak, natomiast tutaj swoich wyników nie wpisuję ze względu na to, żeby ludzie mieli jeszcze fun z tego grania i zobaczenia, ewentualnie wpisania się. Powiem ci, że powinieneś jeszcze jedną maszynkę Step Money dać, bo to jednak wydaje mi się, że ma całą grę w zachodzie. Myślę, że tak, natomiast na pewno wstawiłbym... A myślałeś wersję Papi Nap, czy jakąś tak wersję na ukosy, nie? To też jest ciekawe. Ona ma 5 kapelek, które można zrobić, na której można skakać. I mam tą maszynę w sumie u ciebie, tylko wymagałaby pewnego remontu. Ja ci powiem, że myśmy z bratem jeszcze kupowali takie maszyny drewniane, co były tworzone w... był jeden sklep, co tworzył kiedyś, chyba lat temu było z 15, gdzie były takie kapelki z plexi robione, nie wiem czy kojarzysz. Ja to było robione na gumach, to było na gumach robione. Tylko piersi gdzieś tam to robili. I pamiętam taką właśnie matę za chyba 1500 zł. Podłączało się pod komputer za pomocą złącza LPT, czy jakoś tak chyba, tam gdzie to było drukarkowe wejście. No to powiem ci, że to nas wkręciło tak naprawdę. Dobra, lecimy dalej, pokazuję, co tam masz. Tutaj te drewniane obudowy, które widzicie, są tą oryginalne gry. A co to jest za pąk, który nie działa? Generalnie jest to automat stylizowany, głównie używany. Czy nie oryginał? Nie jest oryginał, niestety. Ale oryginał Ponga 72 jest bardzo, bardzo ciężko dorwać. Natomiast to jest przede wszystkim dla dzieciaków, które przyjeżdżają tutaj na wycieczki szkolne. Bo poza tym, że tutaj jest dla klienta indywidualnego otwarte, zachęcam właśnie młodzież poprzez wycieczki szkolne, żeby tutaj nas odwiedzili i całą klasą posłuchali trochę o tej historii mojego oprowadzania i mogli zobaczyć właśnie tego typu gry. Ale powiem ci, że mnie bardzo cieszy, że jesteś rocznikiem bardzo młodym, bo jesteś młodszy od mojego brata, bo ja to był mój brat, jest to 92, to jest 2002 i naprawdę cieszy mnie, że masz taką wiedzę, bo jednak pokazuje to, że pewne te rzeczy związane z tym, co już niby byłoby zapomniane, co byłoby zapomniane, pokazuje, że jednak może to przejść dalej, a jeszcze może człowiek z tych czasów współczesnych stworzyć coś, co jest wręcz, no, wydawało się dla niektórych niemożliwe, że ja mam taką, wiesz, wiedza i możliwości i chęci i pomimo, że nie wychowałeś się w tych czasach, bo się w nich nie wychowałeś, no dokładnie, to czujesz ich ten klimat, ten feeling, tą pasję, chociaż, no mówię, nie wiesz jak to jest iść do speluny, która była stara, zadymiona i cię mogli skroić, ale zapewne z opowieści ojca to znasz. Oczywiście takie miejscówki również znalazłem i na własnej skórze odkrywałem takie miejsca. Ja uwielbiam podejść gdzieś do jakiegoś, właśnie jakiejś speluny baru, gdzie stoi jakaś maszyna flipper, jak zaczynam grać, pierwszą kulę nie spuszczam jeszcze po 20 minutach, wszyscy przychodzą, patrzą się na to jak gram, po prostu jest takie niepowtarzalne i bardzo cieszy. Jak później się mogę wpisać na maszynie i patrzą, że oni grali na tej maszynie przez lata, a ja przychodzę, gram pierwszy raz i się wpisuję na pierwsze miejsce. A wiedziałem, że sytuacja jest niesamowita jeszcze w takich sytuacjach, gdzie... Czekaj, połączyło się? Nie połączyło się, dobra. Gdzie ja miałem sytuację, gdzie miałem Soul Age'a kiedyś, miałem zapisany wynik i okazało się, że jak kiedyś dorwałem płytę główną właśnie z tym Soul Age'em, to była ta dokładnie płyta, na której miałem zapisany mój wynik. Byłem tam wpisany, więc normalnie nie wiem, co się stało, ale nie została niewykasowana. Gdzieś tam chyba się zapisywała, nie wiem, czy pamięci, czy coś to było, nie mam pojęcia. Pamięci się zapisała. I normalnie patrzę, a tam jeszcze zachował się mój wynik w pierwszej tam chyba dziesiątce, więc mówię, to ja pierdzielę, normalnie szok, nie? Że te maszyny krążą od ludzi do ludzi i naprawdę czasami jest tego tak mało, że idzie trafić na swoją własną płytę, na której grałeś kiedyś, bo tego nie było dużo. Wbrew pozorom tego nie było dużo. Dobra, lecimy dalej, pokażę tutaj dalej, co tu mamy. Mortal, bardzo fajna gra, Title Fight. Niestety jeden kineskop mi padł ostatnio. I Tekken Tag Tournament, którego wręcz uwielbiam. No uwielbiam tego taga. Dla mnie to jest chyba jeden z najlepszych Tekkenów. Najlepiej rozwinięty system tagowania. No najlepiej, no ja nie wiem. No, wiadomo, jest jeszcze Marvel vs. Capcom i te inne, nie wiem co, czy postacie, ale tutaj bardzo fajnie to rozwiązali. Tutaj troszkę buta z Seginami. Młody klient. Jedne z ostatnich, które wychodziły. Tak, a to klienci, to ludzie znają z mojego sklepu, właśnie taki sobie leży u mnie jeden, taki właśnie cały czas zawaliony. Virtua Tennis, Virtua Striker i tam chyba też Striker, nie? Trójka, prawda? Dobrze mówię? Tutaj Striker, trójeczka, dwójeczka i tenis. I to, co mówiłem wam tutaj, co nagraliśmy już, naprawdę unikatowy, moi drodzy, no nie wiedziałem, że w ogóle istnieje takie coś, kill do bilarda jako panel do Segi Naomi. Z 99 roku jest ten automat, z tego co ja mam akurat pierwszą rewizję na moim, więc chyba to był ten rocznik. No tutaj płyta jest z 2002. Drugiego.
No ale powiem, że no ten panelik naprawdę... Możesz powiedzieć coś o jego historii? Jak w ogóle go zdobyłeś? Bo to jest dla mnie coś niesamowitego, nigdy nie widziałem. Wszystkie automaty udało mi się w komplecie kupić. Więc tak naprawdę w środku znalazłem tylko i wyłącznie monety na euro, więc na pewno w Polsce jeszcze nie służył. I jak się okazało, po tym 20-letnim postoju prawie, one zadziałały i są w takim stanie, jak Państwo mogą tutaj zobaczyć. Zapytam z ciekawości, miałeś, sobie wystawiłeś kiedyś ten właśnie panel do bilarda, nie wiem, publicznie, gdzieś tam w internecie, globalnie, żeby go pokazać? Miałeś, nie wiem, zainteresowanie, nie, żeby ktoś chciał go od Ciebie odkupić? Nie, ja czegoś takiego nie robię. Zawsze, jeżeli się chwalę, to na własnym Facebooku. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj jest, zaproponujcie w komentarzach cenę, jeżeli oczywiście kolekcjonujecie go dobre rzeczy, ile byście byli w stanie zaproponować za tak unikalny panel do bilarda, do Segi Naomi. Bo zobaczymy, czy Kuba rozważy jego sprzedaż. Tutaj dla Państwa udostępnione stanowiska z retrokonsolami. Niektóre nie są, tutaj pierwsze Atari nie jest oryginalne, natomiast reszta wszystko jest oryginały. Czyli za po kolei mamy Atari 2600 Juniora, tylko nie oryginalka, tak, oczywiście tak. Mówiłeś. Potem jest Sega Mega Drive, SNES, 64 Nintendo, NES, kolejny Mega Drive wersja, druga edycja. Mega Drive 2. Tutaj są dwie dwójki są. Dwa dokładnie, PSX One i PlayStation Slim. Tak. Jakbyś kiedyś chciał coś z retro takich naprawdę fajnych, daj znać. Pewnie. Zawsze możemy się jakoś tam, wiadomo, wymienić. Nawet. Tutaj Daytony, które będą dosłownie za niedługo odpalone. Naprawiałem grafiki w tych wszystkich automatach, więc za niedługo będą udostępnione. A wiem, że Daytona USA to jedna z najlepszych samochodówek w tamtym czasie. Więc będzie. No powiem Ci, że jest jeszcze jedna, którą ja uwielbiam, która była na Dreamcast, nazywa się Tokyo Highway Challenge. Okay. To były takie wyścigi nocne pojazdów i zaczepiałeś gościa normalnie na ulicy ze światłami i wchodziliście w wyścig. I wiem, że było to na arcade'ach kiedyś, ale albo na przykład jeszcze Initial D. Pojarzysz Initial D? Automaty z tego. No i jeszcze taki jeden automat, który bardzo bym chciał kiedyś na żywo zobaczyć, bo jestem fanem, powiem Ci, Wipeouta, a wiem, że jest automat z Wipeouta. Jest. I normalnie, ale chciałbym ten automat, wiesz, gdzie wchodzisz do tego i normalnie jedziesz tutaj jakby taki ten. Widziałem go raz w Polsce, ktoś tam z tych, miał go ktoś z nadmorskich właśnie klimatów, ale żebym do niego wsiadł, nie miałem nigdy możliwości, więc no wiem, że istnieje taki bardzo fajny model Wipeouta, ale oczywiście. No nigdy. Dobra, tutaj ci głos dalej. Tutaj z starych fliperów, starszych, można odbyć też fajną podróż, ze względu na to, że mamy od 77 roku do 90 i idąc w prawo, zakręcając na końcu, można sobie zobaczyć tam taką naprawdę ewolucję tych automatów. Powiedz, który z nich jest taki najbardziej unikatowy, twoim zdaniem, w ogóle nie ogólnie. Najbardziej unikatowy z tych tutaj chyba nie ma, to są takie bardziej przeciętne flipery, które bardzo mocno służyły w tamtym czasie, co zresztą można zobaczyć na niektórych, jak mocno wytarte były. Ten Harlem Globe to też... Ten dość duży jest, nie? Ten taki z tych gabarytowo tak, jest spory. To jest tak zwany white body. To jest dość spory automat. Tutaj ciekawostka. Zobacz sobie, jak mocno wytarty jest blad w tym Harlemie. On ma na sobie ponad 500 tysięcy gier zrobionych. I służył w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. No, jeden z największych salonów gier lat 80. Czyli wyrwałeś go z Polski. Tak. A Harlema wiadomo, to była chyba ta drużyna, która w NBA była rozpatrywana, ani nie jest oficjalną drużyną NBA, co nie? Coś tam było, że ich nie przyjęli. To niestety nie wiem. Coś tam było, że triki, oni bardziej byli pod kątem artystów piłki, aniżeli realnych koszykarzy grających w NBA lidze, nie? Niestety nie mam pojęcia. Powiem, że był chyba kiedyś taki mecz nawet w NBA, że oni wystąpili przeciwko komuś tam z drużyny. Ale nie jestem pewny, nie chcę to wiadomo mówić głupot. Ale tak mi się wydaje, że oni właśnie bardziej byli tymi ulicznymi chyba wirtuozami piłki koszykowej. Nie? To, co robili na palcach, te całe wygiwacje, to było tak. Coś niesamowitego, nie? No i tutaj dwa fliperki whitebody, bardzo rzadkie. Zresztą Paragona ściągałem z Niemiec, Future Spa z Włoch. Uwielbiam te stare właśnie flipery whitebody i to są jedne z, na których mi się najlepiej gra. Z takich rodzynków faktycznie, to może Split Second. Nie będę go podejrzewał, tak tam żona moja już, widzisz, z dzieckiem próbuje. Powiedz, że moja akurat sześciolatka lubi automaty, ale czuję czasami taki jakby, nie wiem, wstyd, czy nie boi się, że jej coś się nie uda i trzeba troszkę czasu poświęcić, żeby jednak poczuła chęć nie patrzenia, a zagrania. Nie wiem, czy ty kiedyś tak może miałeś, jak byłeś młody, że bardziej wolałeś patrzeć niż grać, bo czułeś jakiś... Na początku tak, natomiast później ogromną frajdę mi to sprawiało, że można było na tym pograć.
Oczywiście na początku, jak wylatywały trzy kule przy multibolu, to było bardzo stresujące. A to ja ci powiem, że ja znowu byłem takim człowiekiem, że uwielbiałem się wpychać do automatu, jako dosłownie wpychać się na siłę. Dobra, mówię do automatu, ty mówiłeś o tym? Tutaj split second, film Stern. Wiadomo, ile sztuk tak naprawdę tego wyprodukowano, jest dosyć rzadki. Jest dwupoziomowy. Split second to tak jak ta współczesna gra wyścigowa, kojarzysz? Kojarzę, dokładnie, tak. A zauważyłem też tam u ciebie, że masz na półce za ladą gry do PlayStation 2, to PlayStation. Czy masz jakieś automaty, które działają właśnie na oryginalnych tych też? Bo wiem, że kiedyś były sytuacje, bo wiadomo, masz konsoli, to wiadomo, do konsol, tak, ale są też automaty, słyszałem, wiesz, ja widziałem osobiście, że osoba kiedyś dosłownie przy mnie otwierała budę, a tam był normalnie automat, ten PlayStation włożony, albo Play 2, normalnie były tak zwane przejściówki Jama robione pod kątem przeróbek oryginalnych konsol. Tak, mam tego typu płyty, natomiast nie mam ich udostępnionych tutaj dla zwiedzających. Po prostu jest to w mojej kolekcji. Mam do Playa 2, Playa 1 i do Dreamcasta. To były takie skrzyneczki, nie? CCDG się nazywało, CCDG czy jakoś tak. One były takie zamykane i w środku podpinałeś wszystkie układy, a wyjście miałeś na Jama, nie? Dokładnie. To takie właśnie widziałem z Dreamcasta i z PSX. Na pewno mam taka na piątkę na czymś takim, bo to jeszcze dodatkowe romy były, które umożliwiały właśnie sterowanie czymś takim. No piątka to w sumie chodzi nawet na płycie głównych APS 2 z tego co ja tam. To było coś chyba, to jak się nazywała ta płyta główna pod piątkę Tekena? Oj, nie wiem dokładnie. Namco System 2? Chyba jakoś tak to było, Namco System coś tam to się nazywało. Bo to niestety działało na Namco System wtedy, pamiętam. To podobnie jak Soul Age. Soul Age automatówka działa na zasadzie płyty głównej tej, co działały te gry z PSX, zaczęło się Tekken 3 na przykład. Natomiast to, co wyszło na Dreamcasta, to już nie jest port automatowy, tylko port stworzy typowo pod konsolę, nie? Bo ten oryginał Soul Calibura, to wygląda normalnie jak Tekken 3. Co też wiedziałeś? Zresztą Tekken 2, Tekken tak mają bardzo podobne, Tekken 2 również. Płyty, które są praktycznie tą samą kanapką zabraną z płyt. Masz jakieś automaciki, tak zapytam cię jeszcze z ciekawości, Astro City albo Versus City, takie te, wiesz, siedzące właśnie. Ale nie posiadam. Dostać je, to jest, sam próbowałem swojego jednego, jest to masakra. Dobra, lecimy. Co tam dalej mamy? Tutaj troszkę fliperków z systemem 11. To już fajniejsze, wiele poziomów już na tym można naprawdę sobie fajnie pograć. Powiem ci tak, ten z Tomcatem mnie zaciekawiło, bo Tomcat to kojarzę gierkę z samolotami na Sega Mega CD, więc nie wiedziałem nawet, że stworzyli flipper z Tomcata, nie? Też, czasami tworzą flippery na bazie arcade'owych gier, które normalnie są grami w niej. Oczywiście, że tak. Na bazie arcade'ówek, filmów, seriali, całej popkultury tak naprawdę tworzono te maszyny. I w późniejszym czasie, chyba teraz tylko i wyłącznie na podstawie filmów i muzyki robią. Ja widziałem, że flipper Stargate'u bardzo drogi jest chyba ze Stargate. Widziałem, że taki jest z Gwiezdnych Wrót, ale to są też... Tak, jest Stargate, flipper od Gotliwa, jest dosyć drogi, faktycznie. Dla fanatyków w serialu to jest... lecimy. O, tu moja żawicie gra. Ciśnie w tego co wcześniej, podoba ci się, co? Idzie. Idziemy, moi drodzy. Jak widzicie, miejsce jest taki fajny. Taki jeszcze w pełni odpalony w sumie, ale jestem Middle Earth. Właśnie widziałem. Jeden z nielicznych flipperów firmy Atari. Atari go zrobiło? Tego tutaj? Atari go zrobiło i jego wyprodukowano tylko 200 sztuk na świat. Tak, pewnie za wiele to nie mówi tutaj osobom, które będą nas słuchać. Natomiast mniej więcej flipperów wychodziło po 10-15 tysięcy. Rekord to jest Adams Family, którego wyprodukowano praktycznie 22 tysiące sztuk. Więc flipper, którego wyprodukowano 200 sztuk niecałe na świat. To zakładam, że jeden z twoich najrzadszych. Jeszcze raz? Jeden z najrzadszych, jakie masz tutaj na tym, nie? Chyba 200, ile mówisz? 200 to nie jest dużo, nie? No to nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo, więc wydaje mi się, że może być dość unikatowy, jeżeli byłby na chodzie oczywiście. Tak, płyty są już na ukończeniu, więc za niedługo będzie też odpalony dla Państwa. A w pomieszczeniu, które jest za nami, za niedługo będę odpalał właśnie całe pomieszczenie szczelanek. Dokładnie. O. Jeszcze nie jest uruchomione. Możemy wejść zobaczyć? Niestety na ten moment nie. Dobra. Ale kończymy remont i za niedługo będzie dostępne Time Crisis 2, Terminator 2. Może będziemy zawiedzić tak sekundę. Tak lekko zajrzymy, tylko minimalnie. Na razie nie ma szans. No dobra, nie będziemy namawiać. To być może przy następnym materiale. Spoko. A zapytam ciebie jeszcze, można? Pewnie. Tutaj ten Mr. Du to jest ten, co ja go mam z MVS-a na Neo Geo, co nie?
Nie, to nie jest to Neo Geo. Bo jestem Neo Geo, ja mam też na Neo Geo Mixer był właśnie. To jest oryginał Jammy z 82. Czyli to co jest na, bo ja mam też właśnie zwisko, też mam właśnie zwisko, czyli to co jest na Neo Geo to jest, wydali po prostu reedycję oryginału? Tak, wydaje mi się, że to jest reedycja. Bo ja właśnie mam oryginał, znaczy mam sobie tu normalnie holograficzny label, wszystko jest jak powinno być, z pudełeczkiem ze wszystkim. No ale jak mówię, zdziwiłem się, bo to jest... A to nie jest kolejna część przypadkiem tej gry? Nazywa się Mr. Du, dokładnie, tylko tak, nic więcej. Tylko tak. Tylko okay. Tak. Więc nie wiem, właśnie zdziwiłem się, to bo... Musiał przetestować i zobaczyć, czy to jest to samo. Bo mam akurat, nawet jest chyba na Allegro wystawiony, tak z ciekawości go wystawiłem właśnie, więc... Tutaj jeden z automatów Moon Patrol i Donkey Kong jest... Wersja z Atari? Czy to jest ładnie? Nie, generalnie to są produkcje, które mam i to są maszyny, które używam na eventy typowo. Tutaj jest Pandora w środku, to od razu się przyznaję. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że te automaty wynajmuję również, jeżeli ktoś wiadomo, o co chodzi. Nie chciałbyś też z oryginalną grą, bo one są wartościowe, co by nie było. Tak, ale przede wszystkim dlatego, że po prostu na evencie każdy może sobie podejść i zmienić grę na taką, jaką ma ochotę. Czy to będzie Street Fighter, a czy to będzie taki zwykły, prosty Moon Patrol. No ja tak chciałem ci, że jeżeli chodzi o Pandorki, to mam złe doświadczenia, chociaż dlatego, że dźwięk załamywany, spowolnienia jakieś dziwne, to dosłownie działa nawet gorzej niż emulator, nie wiem. No dokładnie tak. Dużo gorzej. Najlepiej wsadzić peceta, ale Pandora jest prosto. Wiesz, bo co innego, są takie multi coś, nazywają się one chociażby z Dark Softu, robią do MVS-a chociażby, albo są te produkcje takie, że przerabiają matkę CPS dwójki na to, żeby była full tam, żeby był tam full set gier, ale to są na oryginalnej BBH, czyli to działa oryginalnie hardware, czyli maszyna działa w pełni, a symulujesz tylko i wyłącznie, wkładasz tam ROMy, to jakby do oryginalnej maszyny, więc wszystko to jest tak, jak powinno być. Natomiast no, Pandora to jest zwykły, czysty emulator software'owy i tak. No, to jest dla mnie tragiczne. No. Jest. No niestety. Bardziej kompa włożyć. Dwa automaty mam takie, więc... A nie myślałeś, żeby tam lepiej jakiś retropaja włożyć czy coś? Bo to chyba byłoby nawet chyba... Tak, ale na retropaju ciężko chodzi emulacja taka na Mortal Kombat. Ale i przede wszystkim gry, które były później w 3D, chodzą to liczne. To z własnego doświadczenia wiem, że jak miałem retropaja wsadzonego w budę arkadówki, to z tym był problem. Tak, przejdziemy sobie dalej. Idziemy dalej. O, tu kolega widzi, mamy logo, zobaczcie sobie logo od razu, z tyłu. Tutaj, Revenge from Mars. To jest ten sam, co był tam, czy to nie jest ten sam? To jest ten sam, co był tam. Natomiast chciałem powiedzieć, po prostu to był jeden z ostatnich flipperów, który został wyprodukowany przez firmę Bailey Williams. Ale fajnie, bo jest fajny malutki, fajny malutki. Tak. I on sobie miał już kineskop zastosowany. Dzięki temu były takie animacje, jak Państwo widzą, które się odbijały w szybie. To by też było bardzo ciekawym konceptem. Tutaj już więcej symulatorów. Tutaj Michael Jackson Moonwalker, ale mamy Ghosts and Goblins. Tak. Płyta jest też już w sumie skończona, natomiast trzeba ją przełożyć do automatu. Ghosts and Goblins to jedna z najtrudniejszych gier arcade'owych, jakie niektórzy po prostu mogli tak, nie ale przejść. Bardzo jednocześnie bardzo fajna. Taka trójeczka. Tutaj Radical Bikers, Tokyo Cop, też bardzo fajne automaty i ciekawostką jest to, że nie były produkowane w Stanach, tylko w Hiszpanii. I się ruszają. To jest i się ruszają. Więc jest też fajne. Bardzo unikatowy automat Ford Racing w tej wersji. Jak zadałem pytanie na temat To jest ta część pierwsza, co była, co teraz wychodziły, potem na konsole wychodziły kolejne części? Tak, również na konsole wychodziły. To jest ta część. Jeżeli chodzi o ten automat, to jak zadałem pytanie na temat dysku do niego na forum specjalistycznym SEGI, to nikt nie wiedział tak naprawdę o jego istnieniu. Pojedyncze osoby były, które mi napisały, że wiedzą na ten temat, ale że niestety dysków do tego nie ma. Bo to było oparte niestety na PC-cie, na ich mniejszym systemie i nie byłem w stanie tego uruchomić. Aż w końcu jedna osoba ze Stanów Zjednoczonych mi zbierała swój dysk i dzięki temu ten automat z powrotem ożył. Tutaj z takich nietypowych... Tak, świeci się. Dobra, to lecimy. Z takich nietypowych AquaJet, skuter wodny. Oraz klasyczny hokej. Tak, też fajny automat, który się u nas nie przyjął i był produkowany nie... cały czas jest produkowany od 82 roku. Ale one chyba często ulegały awarii, nie? Mechanicznym. Były chyba często awarie, tylko co ja coś tam czytałem. Generalnie te zębatki, które są w środku, nie są do końca dobrze zrobione. Natomiast jest to... Z ciężką ręką, to potrafił to połamać tam, jak było. Ale jest to bardzo fajny automat, na który możecie tutaj pograć. Tutaj obok uszkodzeniu uległ jeden z trackballi, natomiast jest Speed Soccer, który nie wychodził na rynek europejski, tylko jest to automat typowo japoński, z Japonii również ta sztuka pochodzi. Tutaj po drugiej stronie symulatory Sega Rally, Sega Rally 2, Scoot Race.
też, kurczę, to są najbardziej klasyczne gry Segarelli, które wychodziły jako gry wyścigowe. Tutaj troszkę flipperów i Data East, filmowych bardziej, Bailey, Rock i Waterworld i automat, który jest zwykłym elitasem u nas, czyli gra we flippera, ale jednocześnie w kręgle. To polega tylko i wyłącznie na tym, są dwie sztuki w Europie. Ogólnie tego automatu wyprodukowano 750 sztuk i jest ogromnym, ogromnym unikatem. Tutaj po drugiej stronie Segi Swing, też bardzo ciekawe obudowy. Właśnie pomyliłem mnie na początku z tym, z tymi... Astro City? Dokładnie. Pomyliłem, że takie małotki są. Nawet przyjrzałem się, że duszki inne, to wszystko inne, nie? Okej. Okay. Na temat tych arkadówek też jest bardzo fajna historia, bo kupiłem je od gościa, który był operatorem w pierwszym Burger Kingu w Polsce. Generalnie historia tego jest taka, że Burger King, wchodząc do Polski, bardzo chciał zachęcić młodzież do ich fast fooda. I tworząc restaurację w Warszawie pierwszą, na parterze mieli restaurację, na pierwszym piętrze mieli salon gier. Właśnie te automaty zostały specjalnie ściągnięte z Japonii, bo te budy na Europę nie wychodziły. I można było sobie na nim pograć. To Mortal Kombat i właśnie Daytona udało mi się z tamtego salonu gier. Tam masz włożone oryginały, tutaj jest Neo Geo, masz oryginalnego szatów, co tak, tutaj jest Neo Geo oryginał. Jakbyś chciał dwójeczkę? Pewnie. To mam. No tutaj co mamy? Street Fightera mamy, mamy Sunset Riders, Cadillaki Dinozaury i Golden Axe w nowszej wersji. Za nami California Speed z filmu Atari, też bardzo fajny automat. Silent Scope, który też jest mega, mega automatem. Między innymi dlatego, że tutaj w lunecie mamy drugi ekran i możemy sobie to przybliżenie mieć takie... Dwójeczka chyba rusza tej całej formy, nie? Dwójka. Dwójka była chyba tak samo też właśnie wydana z Sniperką. Widziałem dwójkę też. Silent Scope również w wersji FX. Monster, motory dalej, Roadburners i Cruisin World. Tutaj nowszy automat z 2006-2008 bodajże. Seawolf, który jest reedycją automatu z lat 80. Tutaj jeszcze Mangster T, chyba najlepsze motory, jakie wychodziły od firmy Segi. I tak chyba przeszliśmy przez ponad 80 automatów, które obecnie tutaj jest. No i ogólnie jeszcze, wiadomo, u Ciebie też można sobie coś do jedzenia kupić, coś do picia. I alkoholu nie macie u siebie, nie? Oczywiście, że mamy. A jest, czyli macie tam jak to? Flipery bez piwka. Wiem, że na przykład w tym, gdzieś tam w Krakowie właśnie nie było, bo nie było tej możliwości, bo chyba nie mieli jak tam coś, ale nie dało. Generalnie mamy koncesję, mamy tutaj piwko kraftowe od Browaru Reden, który jest tak bardzo pobliski. Zresztą bardzo dobre piwo, zachęcam do spróbowania. No i tak jak mówię, flipery bez piwka to by nie szło. Ale hamburgerów nie ma i kebaba jeszcze. Nie ma. Ale gastronomii na pewno nie będzie, tylko i wyłącznie jakieś przekąski u nas. Ale bez problemu u nas fajna możliwość, że kupując bilet wstępu dostajemy opaskę. A z tą opaską można sobie wyjść i wrócić, kiedy się tak naprawdę chce. Jeżeli chodzi o kwestie biletów, to też powiedz, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, jak to u Ciebie jest z biletami, jaka jest płatność, cennik? Generalnie mamy bilety wstępu normalne za 59 zł, bilety ulgowe. I bilety ulgowe są i dla studentów, pracodawców, emerytów, rencistów. Są po 53 zł i do 12 roku życia za 39 zł. Są tylko całodzienne, jeżeli chodzi o godzinowe, nie ma u Ciebie godzinowych, są tylko i wyłącznie całodzienne. Są tylko i wyłącznie bilety całodzienne. Całodzienne. Tak. No dobra. To ja Ci dziękuję za wywiad. I cóż, moi drodzy, jakbyście byli chętni, nie ma zbyt dużo oznakowania, więc kierować się najlepiej jest mapką na Google, ponieważ ona prowadzi idealnie, dosłownie tutaj gdzie powinien trafić. Natomiast trafić warto, bo miejsce bardzo fajne. Prowadzi je człowiek, który nie jest retro ziomem pod kątem dziadkiem, tylko jest młodym ziomem pod kątem tego, że ubrał się w dziadka i daje radę, jak najbardziej daje radę. Ja więc to nie jestem. Nie jest retro, ale jest jak najbardziej z wiedzą, z klimatem i z tą pasją, co jest najważniejsze, moi drodzy. No i cóż, ja Wam dziękuję. Dziękuję Tobie też, Kubo, za udzielenie wywiadu. Mam nadzieję, że pomoże też Tobie, jeżeli chodzi o kwestię tutaj większej ilości chętnych, odwiedzających. Super. Wiadomo, to pomaga jak najbardziej. No i cóż, dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo i do kolejnego razu. Dziękuję.